Małe Miasto to program skierowany dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, który ma na celu nauczenie dzieci edukacji finansowej, czyli troszkę tego, jak wygląda dorosłe życie. Czyli jest to program o oszczędzaniu, zarabianiu i wydawaniu pieniędzy. Dzieci spotykają się na 18 stanowiskach pracy. Jest wiele ciekawych zawodów, m.in. pielęgniarka, straż, policja, elektryk, hydraulik i wiele, wiele innych. Jest to tydzień pełen atrakcji, uki i dobrej zabawy. Głównym pomysłodawcą programu Małe Miasto jest Fundacja BGK. Instytucją finansującą jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Natomiast projekt realizowany i koordynowany tu na miejscu jest przez Fundację Teraz Wy. W projekcie Małe Miasto na Konarną Tecią mamy specjalną walutę. Są to denary nakielskie. W tej walucie dzieci zarabiają, oszczędzają i wydają pieniądze. Za zajęcia z każdym przedsiębiorcą dzieci zarabiają 10 denarów. Codziennie płacą podatki, płacą również za posiłek, a pod koniec dnia zarobione pieniądze wpłacają do banku. W banku pieniądze rosną im na lokacie aż o 10%. Przez cały tydzień dzieci mogą wydawać pieniądze w sklepie kusicielu na drobne przekąski i wyposażenie szkolne. Natomiast w ostatni dzień projektu dzieci będą mogły wszystkie zarobione pieniądze wypłacić z banku i wydać je w sklepie marzeń. W sklepie marzeń mamy kilkaset fantastycznych zabawek. Każde dziecko na pewno wybierze sobie kilka świetnych zabawek. Za podatki dzieci będzie zrealizowana inwestycja na terenie na Konarną Tecią i będzie to inwestycja dla dzieci. Będzie ona polegała na doposażeniu jednego z placów zabaw. Tak więc dzieci nauczą się również tego, co się dzieje z pieniędzmi, które są płacone jako podatki.